Celem Rady Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została w czerwcu bieżącego roku, jest pomoc organizacjom pozarządowym, głównie poprzez wspieranie ich w realizacji pomysłów. By taka współpraca przebiegała sprawnie, a konsultować pomysły można było bezpośrednio, przedstawiciele Rady Pożytku Publicznego pełnić będą dyżury. Każdy, kto działa w sferze organizacji pozarządowych, ma pomysł czy zapytanie, może tutaj przyjść. Jeżeli nie będziemy potrafili udzielić porady na miejscu, to na pewno wyjaśnimy i się skontaktujemy. Zainteresowanie dyżurami póki co jest niewielkie, choć jak przyznaje wiceprzewodnicząca Rady Anna Granica, na wszystko potrzeba czasu. Zarówno praca Rady, jak i tych naszych dyżurów to jest początek drogi, więc myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim to się przyjmie, zanim zainteresowani się dowiedzą, że taka Rada działa, że takie dyżury są, że tutaj można przyjść po poradę ze swoją sprawą. Członkowie Rady Pożytku Publicznego dyżurować będą zawsze w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15 do 16 w Haszrumie. Oprócz dyżurów pojawiły się także nowe pomysły i działania, które członkowie Rady w najbliższym czasie chcą wcielić do swojego programu. Zamierzamy uruchomić jakiś cykl szkoleń. Na podstawie tego, co organizacje zaproponowały w czasie konsultacji dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy miasta Grudziądz, tematyka szkoleń jak kwestie rachunkowości, kwestie pisania wniosków, tudzież inne kwestie, które zaproponujemy, czy to są do przyjęcia przez członków tutaj poszczególnych ruchów, stowarzyszeń i innych organizacji, czy też nie. Więcej informacji na temat działalności Rady można znaleźć na stronie grudziac.pl.